He? A co to? Tylko w marzeniach człowiek jest tak naprawdę wolny? To jest... Gdzie ja jestem? Feld? Gdzie my jesteśmy? Kajak? Yo, wy też tu jesteście? Jedno życie, trzy planety, twoja decyzja. Śmierć albo zwycięstwo. Witam was w Minecraft Kosmiczne Cywilizacje, czyli challenge'u, w którym 100 osób bierze udział w różnych niesamowitych konkurencjach, a całość startuje właśnie teraz. O, star. Patrzymy w takim razie, czy jest może jakieś drewno, czy coś w tym stylu. Lecimy! Uważajcie na potwory, bo się idzie łatwo wywalić. Chwilę po starcie serwera rozpoczął się pierwszy etap, czyli rozwój cywilizacji. A razem z tym pierwsi gracze zaczęli odkrywać nowe, customowe moby. Ej, tu jest jakiś... Co to jest? Mam jakieś moba. Mam liście. Ja się boję trochę. Jak mogliście zauważyć, był to zmarszlak. I co ciekawe, każda planeta posiada swoją wersję tego moba. Ale nie myślcie, że znalazły się one tam bez powodu. Patrz, widzisz? Wojtek, podejdź do niego, ja nie podejdę. Ale to są takie rządziaki, ale głupsze. A dobra, a one nie biją nic? Chwila. Biją, ale ja bym też nie próbował. A nie, dobra, mało bardzo. Ale dają kości właśnie te zębiaki. Dobra, je trzeba zabić i z nich pewnie coś wypada fajnego. Kości jakieś, dobra, kości z gniłym mięso. Ej, to jest dobry składnik jedzenia w sumie. I po chwili pierwsi gracze zaczęli tworzyć swoje farmy, zabijając marzlaki, przerabiając kości na mączkę kostną, używając ich do rozwoju swojej uprawy. Kości to jest podstawa, bo możemy mieć dużo chleba, panowie. Ale panowie, mamy pierwsze przepalone ziemniaczki już. Co ciekawe, po chwili gracze zaczęli znajdować kolejne sposoby, by uporać się z głodem na swoich opustoszałych planetach. O, marchewka, dobrze. Teraz jak znajdziemy złoto, to będziemy mieć złote marchewki. Dawajcie! Jednak wszyscy dobrze wiemy, że jedzenie to nie wszystko, więc lider Saturnu zdecydował, by lekko ogarnąć swoją drużynę. Dobra, chciałem zaprosić wszystkich na środek ogólnie, ponieważ podzielimy się teraz na różne teamy, zrobimy taką hierarchię, co ma kto robić. Ja teraz stworzę team górników i po prostu ja z kilkunastoma osobami wezmę je do siebie, będziemy szli do cave'ów i będziemy kopali surowce. I biorę do siebie od Jasiocha, od mojej lewej, do Todo. Chodź ze mną, Todo. I to jest mój pierwszy team, więc chodźcie tutaj do mnie. To są osoby, które będą pozyskiwały surowce. Zeftis, możesz iść ogarniać jakieś żarcie albo surowce innego pokroju, które się przydadzą ogólnie w gierce. Jednak to, że Saturn tak ładnie się zmobilizował, nie oznaczało, że inne planety też miały takie zamiary. Patrzcie to! Panowie, patrzcie to! Ja to mam jeszcze! Pół serca! Nie! Uważaj, czekaj, zrobi masz kipery dalsze! Więc ja, jako że stale na to patrzyłem, zdecydowałem, by popytać liderów, co mają w planach zrobić, by wygrać. Siemka chłopaki, siemka. Jaki macie plan na gierkę? Więc tak, ja tutaj stworzyłem już dwa dystrykty. Jeden dystrykt jest Deftisa, ogarnia surowce materialne, które się przydadzą ogólnie w gierce. I stworzyłem też team górników, który będzie wykupować razem ze mną surowce, żeby się wystakować, nie? Ogólnie. Czaję, dobra, to powodzenia. Więc jaki plan na gierkę macie, chłopaki? Co tutaj próbujecie ogarniać? Stykować się pierw, ogarnąć jakieś żarcie, bo widzę, że u każdego się jest żarciem. A potem dominacja, nie? Dobra. Wiem, Kamielcar, jaki plan na rozgrywkę macie? No, dostaliśmy dropa marchewki, tak więc no, będziemy robić farmę tutaj, albo gdzieś indziej, jeszcze nie wiadomo. Jeszcze mamy spawner i będziemy robić farmkę fajną. Czyli póki co inwestujecie w jedzenie? Głównie w jedzenie tutaj, bo ogólnie widzę... Bo właśnie tego jedzenia brak, bo nie mamy naturalnego, nie? A po rozmowie z liderami, każda cywilizacja zaczęła się stakować w różnego typu minerały. Ty patrz, żelazo od razu. Ty. To powinno dać się wypaść z wyspy, co nie? Jak mogliście zauważyć, na każdej planecie była opcja, by podkopując się pod siebie spaść na sam dół. A o tym przekonała się nie jedna osoba. Dobra, żelazo, przepalone, dobra, to idę pokopię. Co, diamenty? Nie, nie gadaj. Nie, czemu? Nie, no nie mogę, nie gadaj, że umarłem. Nie, zginąłem. Bardzo istotną kwestią jest to, że na całym serwerze panuje system hardcore, który oznacza, że po śmierci gracz dostaje bana. Więc niestety Konrad pożegnał się już ze swoją cywilizacją i to dosłownie chwilę przed drugim etapem gry, który polegał na zbudowaniu bazy. I więc zbuduj bazę w stylu swojej planety. Okej, mamy planetę Wenus, czyli co jest charakterystycznego dla tej planety? W owym evencie, tak jak nazwa wskazuje, gracze muszą połączyć siły i wybudować bazę w stylu danej planety dla swojej populacji. Więc Wenus od razu wziął się do roboty. Przekopmy wulkan i na górze zróbmy taką kopułę. Na górze taka kopuła. O, jeżeli chcemy kopułę, to musimy szkło jakieś. 18 minut. Speed. Podzielmy zadania. Ja będę próbował skopać to drzewko. Jednak nie myślcie, że u wszystkich było tak kolorowo. Ej, chyba, mordo, bo chyba kopnęło to, czy nie? Właśnie... Coś tak... Przekopnęło.
Ze stronką buduje, pierdolę. Nie no, ta fortyfikacja będzie wyglądać jak lepianka jakaś. Dobra, nie wiem, nie przynaj się do tego projektu. Tak więc, by jakkolwiek im pomóc, zdecydowałem się przekazać każdej cywilizacji bloki, by te mogły zrobić chociaż lekko ładniejsze. A chłopaki, żebyście mogli coś łatwiej zbudować, to dam wam trochę bloków. Ławcie. Dobra, Siemka, generalnie macie teraz event budowanie, więc by wam to ułatwić jako tako, to przekażę wam trochę bloków. Jakbyście mogli zbudować tu bazę jak najlepiej. Dużo bloki, które są w stylu waszej cywilizacji. O, dziękuję bardzo, Wilo, dziękuję bardzo. Zrobimy z tego coś fajnego. Więc generalnie, chłopaki, słuchajcie, teraz jest event budowanie. I jako, że każdej drużynie chce trochę pomóc, by te budowle wyszły jak najlepiej, to mam dla was bloki, więc chodź, kreatorek. Jestem, bloki, oczywiście. I zadam wam jeszcze tą żółtą wełnę, którą chcecie. I to jest wasza wełna, no więc powodzenia wam, chłopaki, życzę. I gdy wszyscy dostali już bloki, gracze wzięli się za budowanie swoich budowli. Dobra, panie i panowie, mamy bloki. I teraz musimy wpaść na pomysł, co możemy zrobić. Mamy tak, pomarańczową wełnę, mamy dosyć sporo magma bloku, mamy także dripstone'a, dwa staki dripstone'a mamy, stack liści oraz mamy red nether bricks. Czyli my budujemy tutaj, rozumiem, jakąś kopułę na środek, żeby to sens miało. Dobra, słuchaj, robimy generalnie takie coś jak kolonia na planecie w tym stylu i będziemy robić jedną dużą kopułę taką i takie tunele, nie wiem czy wiesz o czym mówię, tak jak w filmach, nie? No więc robimy jedną sporą kopułę, takie... Aż w pewnym momencie nadszedł moment, by ocenić ich dzieła. A więc tak, witamy w naszym kurorcie. Tutaj mamy piękne, rozwalone drzewo i mamy kółko, na którym jest tutaj nasza góra kopuły, takie jakby. Ale to było przebudowane na bardziej taki ala klasztor. Fajne, fajne. Dom Spinjitzu. Wzorowane na Lego Ninjago. Tak, dom Spinjitzu. Tutaj wchodzimy, mamy piękne piętro ten górne, elegancko, mamy nawet hodowlę grzybów. Fajne, fajne. Teraz schodzimy na dół i dół to jest właśnie, tutaj jest całe życie bazy, wszystko jest. Mamy już enchant jako jedni z niewielu pewnie. O kurde. I teraz wychodzimy tutaj. Mamy wszystkie nasze skrzynki. Na razie tylko tyle, ale potem jeszcze dołożymy. I tutaj stacje robocze. Mamy jeszcze tutaj piękną klatkę schodową. Oka trochę rozwalona, no ale dobra. O, macie też wielki kibel tutaj, widzę jakiś. Widzę, że też macie jakąś fajną farmę tutaj zbudowaną. Oczywiście, ja byłem jednym z farmerów. Nie wiem, czy jakakolwiek drużyna ma takie piękne farmy jak my. Czy to jest wszystko, co zbudowaliście? Jeszcze mamy tutaj taki piękny domek na krawędzi. Nie powiedziałbym, że piękny, ale. I gdy tylko zobaczyłem, co zbudował Saturn, nadeszła pora na Neptun. To witamy na naszej planecie Neptun, tego, moi tutaj poddani zbudowali dwa iglaty, żeby się ogrzewać, bo bardzo zimnutko tutaj jest w naszej planecie. No tak, tak, Neptunie bardzo zimne. Owszem, kolega tutaj wybudował oznakę naszej planety ogólnie. To jest właśnie oznaka dla naszej planety. Nasza dwójka silna też, Karysek i właśnie Kaichi, wybudowali tutaj ładną wieżę taką. Chciałem ci przedstawić najświeższe prawdy wiary neptuńskie. My się ich trzymamy, to są nasze tutaj... Dokładnie. No, priorytety życiowe, my tego ogólnie się trzymamy za wszelką cenę. Neptun the best and strong, tak. Druga reguła tutaj jest szanować tylko planetę Neptun i one są złe. A trzecia, jemy tylko zupki neptuńskie i ślimaki Ziemi. Rozumiem, rozumiem, elegancko. To zapraszamy do tej ostatniej budowli jeszcze. Proszę za mną przyjść. I tutaj mamy jeszcze przez resztę tej naszej grupy wybudowany taki fort, gdzie możemy się spotkać i planować wasze nasze ataki na resztę tych złych planet. Takie coś, mamy taką małą wieżę i tutaj po prostu spotkamy się i to będzie gadane. Ja jako lider właśnie planety Neptun. I to też było na tyle z naszej planety, nie? Fajnie, fajnie, dobra. I po chwili nadeszła pora na ostatnią planetę, czyli Saturn. Jesteśmy Saturnem i my postanowiliśmy kolonizować naszą planetę, więc zbudowaliśmy sobie małą bazę kosmiczną, która przyda nam się. Mamy tutaj dwa wejścia, takie iglo, no i piękną kopułę, która jest jeszcze do obserwacji. Tutaj możemy trzymać swoje itemy. Są dwa różne wejścia, w razie czego gdyby kosmici atakowali. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo obok naszej bazy prowadzimy już odkrywki, żeby poznawać lepiej rzeczy, które możemy zdobyć na tej planecie. I tutaj mamy taki o łazik, który nam w tym pomaga. Pomimo, że początkowe projekty bazy nie były perfekcyjne, to udało nam się to ogarnąć. A dodatkowo jeszcze ja tutaj chciałem dołożyć coś od siebie poza podstawą projektu. To patrz, jeszcze nam ogarnąłem specjalnie, zbierałem ryzykując swoje życie mury obronne, które będą sobie stały tutaj i patrz, i będą chroniły je przed wrogimi mobami tutaj, które będą nacierały te bazy albo przed graczami. Więc jest to baza ogólnie nie do podbicia, prawda? Jest tutaj... no nie da się jej podbić i to... Więc po zobaczeniu, co zbudowały konkretne drużyny, przekazałem nagrody lub karę poszczególnym planetom. Siema Neptun. Zajęliście drugie miejsce i to jest wasza nagroda za wasze właśnie zajęte miejsce. Ładnie, ładnie, dobra. A więc dostaliśmy potem prawie cały Nether set oprócz...
Gdy Neptun dostał już swoje nagrody, nadeszła pora, by zdecydować, kto dostanie karę, a kto nagrodę. Siema, Venus. Wasza baza, o dziwo była najlepsza. Zdobyliście właśnie pierwsze miejsce i to jest wasza nagroda. Oj, oj, dziękuję, Neteroid. O, ja Boże! Gdy już ci, co mieli dostać pozytywne rzeczy, je dostali, nadeszła pora, by ukarać ostatnią cywilizację. No generalnie, chłopaki, widzę, że wiecie już, co was czeka, bo wasza baza była najgorsza. Więc zaraz może wam się lekko zakręcić w głowie. Dobra, słuchajcie, ja już to przerabiałem na morzu. Teraz tak. Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snu. Ku brzegom angielskim już ru... Kurwa. Chłopaki, razem ze... Nie! Dobra, jestem kajak, jestem samowystarczalny. I gdy każda cywilizacja dostała to, na co zasługiwała, nadeszła pora na kolejny etap gry, czyli zdrajca. Cały event polegał na pojawieniu się w każdej drużynie jednego zdrajcy, który zmuszony był zabić przynajmniej jednego członka z jego cywilizacji. Orange, stary, słuchaj, mam dla ciebie taką akcję, no. Masz tutaj itemki i twoją misją jest wyeliminowanie kilku osób. Mam zabić swoje osoby? Tak. Dobra, no to ślecę. Powodzenia, no. I gdy powiedziałem to do o co chodzi, było to dla niego wyjątkowo łatwe, ponieważ w Saturnie posiadali dalej efekt z poprzedniego eventu. Co? Nie wierzę, co ja robię? Dobra, muszę ich jakoś zabić. O, tego, Wojreka, dobra. Nie wierzę, co tu się dzieje? Dobra, nie, Strong mnie bije. Nie, nie, gonią mnie w dwójkę, dobra, muszę jakoś uciec. O, dobra, o ścianę. Nie. Todo niestety nie podołał swojej roli, natomiast Gren, czyli impostor z Neptuna, lekko lepiej sobie poradził. O, akurat. Mówiłeś, że mam jedną, to zabiłem jedną. Coś jeszcze więcej? Nie, już to wszystko. Dziękuję. Jak mogliście zauważyć, Gren wykonał swoją misję, więc został nam już tylko ostatni impostor, czyli Kajci z Wenusu. Tylko osoby, która jest oddalona od ludzi. Misja tajny morderca. Dawaj go. Diamentowy? Dawaj. Będę na diamentowy sad. Robisz. Nie, ucieka. Trudno, na oczach świadków. Co? Co? Uciekaj, stary, uciekaj, nie chcę go bić teraz. Co? Ale oni wiedzą, co się odwaliło. O, biją mnie. O mój Boże, jestem mordowany. Dobra, dam radę. Nie! Ekwipunek otworzyłem! Koniec, game over! Dobra, uciekłeś. Uciekłem? Dobra, ja cię kręcę, ale misja! Gdy każdy impostor zakończył już swoją misję, nadeszła pora na kolejny etap gry, czyli wymiany. Podczas owego eventu odpaliły się portale, które prowadzą do wyspy wymian, na których gracze z różnych cywilizacji mogli się między sobą wymieniać. Chodźcie na farmę wszyscy, chodźcie do farmy. Event wymiana. Potrzebuję od każdego jakieś złoto, diamenty, żelazo, cokolwiek, żeby miał. I gdy liderzy zaczęli zbierać itemy do wymiany między drużynami, każda cywilizacja zauważyła, że brakuje im itemów do budowy enchantu. Dokładniej to Neptunowi brakowało obsydianu, Saturnowi krów, a Wenusowi trzciny, więc pierwsze drużyny zaczęły między sobą rozmowy. Mam 10 trzciny za 4 obsydianu mogę zrobić. A mogą być za 2 krowy? Nie potrzebujemy krow. Kurde. Bo 4 obsydianu to jest bardzo dużo stopy. Co sądzisz o tym? Tak, diamenty za trzcinę. Ale po co mi diamenty? Mówię, ja tam mam 10 trzcin, mogę dodać 16 diamentów za 4 obsydianu. Będziecie mieli trzcinę na enchant, my będziemy mieli obsydian na enchant. Ej, gentleman, mógłbyś na chwilę pójść na inny kanał, bo musimy to zrobić lekką burzę mózgów. Ej, Kajczy. Co tam? Wenus, to są debile. Więc po chwili przedstawiciele Wenusu zrezygnowali z wymiany z Neptunem i dogadali się z drużyną Saturnu, ponieważ owa cywilizacja zgodziła się na bardziej korzystną dla nich ofertę. Czy posiadacie trzcinę? Mamy. Czy chcielibyście ją za coś wymienić? Oczywiście, że tak. Jak ci zaproponował skórę za trzcinę, to byłby dobry deal. A ile skóry za ile trzcinę? Ja zaraz wrócę, dobra? Dobra. Mam może mieć trzcinę za skórę. Trzcina, dobra. Z kim? Z Saturnem. A zaoferuj im 2 krowy może. Więc tak, chcemy dać wam 2 krowy za ten. Tak, za trzcinę, dokładnie, idziemy. Witamy. Pijemy biedę, więc... Okej. Tak jak się dogadywaliśmy, możemy oferować wam trzcinę za 2 krowy. Tak, dobra. Tutaj są 2 krowy. To 2 krowy to nie jedna, ja mam w ręku trzcinę, także... To co? Dobra. To rzucamy. No. Wszystko? Dobrze, bardzo dziękujemy za interesy.
To była przyjemność. Tak, dzięki wielkie. Miło było. Do zobaczonka. Do zobaczenia. Jednak nie myślcie, że przez to, że Wenus i Saturn dogadali się między sobą, Neptun zostanie bez enchantu, ponieważ dzięki kontaktom chłopaki ogarnęli co trzeba. Spróbuję z moim kolegą załatwić, bo on chce mi sprzedać obsa i spróbuję z nim załatwić, że nie zaczci nas. Dobra, spróbuję, najważniejsze, że obsydian. Nawet jeśli zaczci, no to okej, ale obsydian, 4 obsydiany potrzebujemy, 4. No to za jedną trzcinę, jeden obsydian. No to dobra, no to daj mu 4 trzciny i on dostanie mu obsydian. To się cię wyrzucę też na 3-4. Dobra, mamy obsydian. Dobra, dziękujemy. I gdy każdy już się wytradował, nadeszła pora na kolejny event, czyli poświęcenie. Cały event polegał na decyzji lidera, czy poświęca jednego wybranego przez niego gracza za dowolny item. Paki, ja tutaj przychodzę właściwie do Mielcara, słuchaj Mielcar. Mam do ciebie ofertę, więc generalnie tak. Mogę dać ci jakikolwiek tylko item chcesz, w zamian za to, że poświęcisz kogoś ze swojej drużyny. Jakikolwiek item? Tylko musisz poświęcić kogoś, nie? No, za bloknę to rajtu mogę kogoś poświęcić. Mielcar, no masz 5 sekund na decyzję. Czy poświęcasz kogoś? Poświęcam. Szymona, 212-1401. Okej, więc Szymon został poświęcony, a to jest wasz bloknę do rajtu. Co ja zrobiłem? Czułem się jak Thanos, który poświęcił. I po chwili, gdy Wenus poświęcił jednego z graczy za bloknę do rajtu, nadeszła pora, by zadać to samo pytanie kolejnej cywilizacji. Siemka Neptun, nie jestem tutaj bez powodu, więc słuchaj, gentleman. Mam ci coś do zaoferowania. Dobra. Daję ci taką propozycję, że możesz kogoś poświęcić za wybrany przez ciebie item. Dobra, to już mam jednego osobnika jakiegoś, pewnie. Okej, to było szybkie. Tak, to nie ma diamentowi temu. Folek jest wybrańcem. Okej, w takim razie poświęcasz Folka. Dobra, i teraz, gentleman, słuchaj, jaki item chciałbyś za to? Tylko jak wiesz, tak w granicach rozsądku, nie? Że nie Elytra na przykład. To poprosiłbym o 4 bloki netherite. Mogę ci dać 2, bo poprzedniej drużynie dałem 1, więc... Dobra, no to po prostu, mogą być 2. Słuchaj, jako że jesteś gentlemanem, umiesz się targować, są twoje 2 bloki netherite'u i... Dziękuję bardzo. Kieruj nimi dobrze. Jak mogliście zauważyć, Neptun również poświęcił jednego z graczy za 2 bloki netherite'u. Jednak teraz możecie mieć lekkiego laga. Dlaczego Wenus dostał 1 blok, a Neptun aż 2? Tego dowiecie się oglądając film do końca, więc serio, nie wyłączaj tego filmu. A teraz pora na to, by Saturn podjął swoją decyzję. Możecie poświęcić jedną osobę za dowolny wybrany przez was item, jakby cokolwiek tylko chcecie. Powiedzmy, że mogą być to jakieś 2 bloki netherite'u. No więc decyzja należy do ciebie, czy eliminujesz kogoś, czy może nie, bo w sumie jest was tylko 15. No właśnie chciałem to powiedzieć, 15 to nie jest mała liczba, ale też patrząc na to, że innych drużyn jest po 25 lub 30, to jest nas mało. Z drugiej strony enchant bardzo by nam się przydał. W tym momencie mogliście lekko się zdziwić. Dlaczego w drużynie Saturnu po pierwsze jest tylko 15 osób, a po drugie dlaczego nie mają enchantu, skoro dopiero co wymienili się z jedną z drużyn. Na początku gry w skrzynkach ukryty był właśnie obsydian, by potem owa drużyna mogła go wykorzystać do stworzenia stołu zaklęć. Najpewniej jednak osoba z danym blokiem po prostu w jakiś sposób zginęła, co strasznie ograniczyło rozwój Saturnu. Co więcej, główni liderzy, czyli Mantis i Zeftis, dostali zadanie bojowe od taty, więc też musieli na chwilę odejść od komputera, co stworzyło gigantyczny chaos, nad którym zamiar miał zapanować Kajak. I to właśnie on podjął decyzję, czy kogoś poświęca. Dobrze, w takim razie idziemy na ten deal. Za Enchanting Table poświęcamy Poirka. Więc w takim razie, no... Poirek, trzymaj się tam. No niestety, dobra. I teraz to jest wasz item, który wybraliście, więc proszę bardzo. I życzę wam rozwoju. Olunek oddaj liderowi. Dobra, dziękujemy ci bardzo. RIP Wojrek. Dobra, mamy enchanty. S. Jednak pewnie wszyscy zgodzimy się, że bardzo głupim zagraniem jest wywalenie kogoś za durny enchanting w momencie, gdy w danej drużynie jest tak mało graczy. A Kajak miał na to plan. Ej, dobra, Wojrek, ty jesteś tu jeszcze? Ej, bo on nam dał enchanting table, ale ja mam księgę odrodzenia, to ja ci odrodzę. Dobra, jesteś odrodzony, dawaj wbijaj. No i jest, dobra, ej, mamy enchanting table za friko. Dobra. Jak mogliście zauważyć, Kajak wykorzystał księgę odrodzenia, czyli jedyny przedmiot, który jest w stanie przywrócić nieżywą osobę do gry. A po chwili nadeszła pora na licytację. Dobra, więc generalnie licytujemy się wirtualną walutą i diament to 5 waluty, złoto to 3 waluty i żelazo to 1 waluta. By lider i jego pomocnik mógł wygrać licytację, od swojej drużyny musiał dostać materiały, więc po chwili owi przywódcy zaczęli mobilizować podwładnych do przekazania im
innymi temu. Tutaj do Kajczego poproszę, tutaj gdzie jest ten nasz tak zwany, nie wiem... Symbol. Symbol, no. Proszę te wszystkie wszystkie rudowce, ten, rudy. Mówię, surowce wam się w ogóle nie przydadzą, a nam to o wiele wzbogaci, tak. Będziemy mieć magazyn, będziemy mogli wykupić, czyli możemy mieć, nie wiem, netherite i tym podobne, o wiele więcej rzeczy, więc... Dobra, słuchajcie, diamenty szybko, bo to jest ważne, będą fajne itemy tam. Dobra, mam jeszcze żelazo, wszystko co macie, kto ma sety, serio, bo stamtąd mogą mieć spoko itemki. Aż nadeszła pora, by rozpocząć licytację. Dobra, więc tak, to jest kamienny pokój i ceny wywoławczej nie ma, więc no, licytujcie. No dobra, a to ja zaczynam od 5 dolców. Dobra, 5, 10, 25. 25. 35. 35, okej. Okay. Raz pierwszy, raz drugi. 40. 40. A, 45. 45. Cofnąć po pieniądze, czy nie? Nie ma, nie ma. Dobra, to 50. 50, okej, okay, po raz pierwszy. Nie walcie ze mną, Baki, nie róbcie tego. Po raz drugi. To odpuścimy. No 48. No i po raz trzeci sprzedaję dla dżentelmana, bo było już 50 wcześniej, stary. A dziękuję bardzo. To jest tylko. I teraz ja prawdy, patrz to. Będzie coś, będzie coś. Nie. Jest! Jest coś, dobra, dobra. Rozkop to żelazo, dobra. Dobra, jest! Wiedziałem, że będzie coś. Co tam macie dobrego? Nie, nie można, nie interesuj się. Nie, weź to. Dostali dirta. Nie, dobra, jak chcecie to chodźcie, pokażę wam co dostaliśmy, chodźcie. Czekaj, dorzucę wam troszeczkę jeszcze moich rzeczy. I po chwili nadeszła pora na kolejny kontener. Zapraszam wszystkich do tego drugiego boksa. Dobra, więc to jest domek wodny i tu cena wywoławcza to 20, więc kto na 20? Ja daję 40 od razu. 40. Ja daję 50. 60. Okej, 60. 70. 75. 90. 95. 106. Ty tyle pieniędzy nie masz, człowieku. 106. Okej, okay, po raz pierwszy 106. Po raz drugi. 110. O, 110, dobra, 110. Nie, 125. 125. Teraz 125 po raz pierwszy. Po raz drugi. No i po raz trzeci. 30. Dobra. Co? 130. Ty tyle pieniędzy nie masz. 131. Okej, okay, 131. Po raz pierwszy. Po raz drugi. No i po raz trzeci sprzedane, dobra, za 131. Więc chłopaki, zapraszam was do tego pokoju, proszę bardzo. Kartę. Dobra. Ty weź, bo ja nie mam miejsca. Nie macie szans, panowie, to byliście. I patrz, to odkupiliśmy się prawie. Gdy Neptun wykupił już drugi kontener, nadeszła pora na kolejny. Mamy teraz pokój dżunglowy. Poczekaj. Mamy pokój dżunglowy i on mi się no, nie najlepiej kojarzy, bo wziąłem ciastek zbierałem na takim biomie. Dobra, generalnie cena wywoławcza, to dobra, do zero, powiedzmy, że zero. To nam więcej niż zero. 43! 86. Dobra, to ja daję setkę. To ja daję 180. 150 po raz pierwszy. 170. Okej, 170. Dobra, 180. Okej, po raz pierwszy. 190. Po raz pierwszy. Zostaw ten termin, naprawdę. 195. Po raz pierwszy. 200. Po raz pierwszy. 205. 210. 220. 225. A to 240, 240. No to 250, no, gościu. 255. To 260. Zabierz mnie za to. 300. Co? Po raz pierwszy. 330. 350. Co? Po raz pierwszy. Dobra, po raz drugi. No i po raz trzeci sprzedane, dobra, za 350. Ciastka! Milion ciastek! Milion ciastek, to jest tej cholery. Ale udawane, nie? Wiedziałem! Dobra. Ile było, ja pier... Kok, a po takiej lekko gównianej sprawie nadeszła pora, by gracze zaczęli licytować anarchiczny kontener. Dobra, więc mamy teraz pokój anarchiczny. Jego cena zaczyna się od 50, więc kto na 50? 59. To 250. 290, no. 300. 300 po raz pierwszy, 300 po raz drugi. 110. No, to 320. No to 330. Ta? To 350! No to 360! Ola, 360 po raz pierwszy? 370. 385. 390. 400. 400 po raz pierwszy. 400 po raz drugi. 420, śmieszna liczba. Ale 430. Ej, 430 dla dżentelmena po raz pierwszy. Po raz drugi. No i po raz trzeci sprzedane za 430. Dobra, mam wszystko. Zapraszam ciebie, Kajci, dżentelmena. Dajcie. Pierwsze dobrze, dobrze, patrz! No! Ale łatwo w ogóle. Potrwiliście, chłopaki. I gdy Neptun wylicytował kolejny kontener, nadeszła pora już na ostatni garaż. Dobra, więc ostatni pokój. Jest to dirtowy domek i tutaj nie ma ceny wywoławczej, więc ile za niego dacie? 5 dla Saturnu. 5, okej. To 100. Okej, stówka. To 105. To 5. 200. 200. 300. 300 po raz pierwszy. 350. 400. 400 dla kajaka. 420. 450. 470. Po raz pierwszy. Okej, po raz pierwszy. Po raz drugi. Robimy czy nie? Robimy, No dawaj, no to i tak już.
Dobra, 601, 601! 601, dobra. 610. 630. 650. Puszczamy, puszczamy, gentlemen, puszczamy dobra, już. No, puszczamy. Po raz pierwszy, po raz drugi, no i po raz trzeci sprzedane. Dobra, za 650, więc poproszę. Dobra, więc elegancko, no i zapraszam cię do środka. Uwaga, żeby tu nic nie było. Dobra, żeby było okropne. No nie, coś tam było dobrego. Żartują, żartują, stary. Chcą nie, też się wydaje, ale nie, bo to jest dirt. Musi tam być coś chyba. Bo ostatnio no, nie było, teraz tu nic być. Nie było takiego, wiesz, nic. To jak nie. Mogliście zauważyć, Neptun zdobył największą liczbę kontenerów, a Saturn nie zdobył żadnego, co w przyszłości będzie miało bardzo duże znaczenie, więc oglądaj do końca. A po chwili nadszedł moment na kolejny event w grze, czyli walka z podwładnymi bossów, którzy serio nie byli łatwi do zabicia, więc gracze zaczęli się stakować. Ej, dobra, słuchajcie, bo zaraz pojawią się mi bossy, to żeby każdy miał wiadro i kto nie ma seta, to róbcie sobie sety, dobra, żeby być gotowi. Ale dawajcie, dawajcie, stakujemy się, żeby potem nie było problemu, żeby go pokonać. I dosłownie po chwili zaczęła się walka. Gdzie? Ej, ale ładny ale jest, boss. Ładny jest. A gdzie jest? Ała, 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 prawo umarłem, prawo umarłem. Jest info, ej, jest info, w drodze do kopuły. Na niego! Pojawiły się minibossy, uważajcie. Ej, jest, to jest minibos, uważajcie. Gdzie, 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 gdzie? Tu przy naszym podium, pijemy go. Lecimy. On jest cały czerwony, słuchajcie, on jest cały czerwony, on jest z tego Wenusa pewnie całego, nasłali go tu. Dawajcie go do tej dziury, na koło ma fokus to do dziury, nie ma co wychodzić z nim. Ale on dostaje cały czas. Ej, coś łatwo! Coś jest, było, wypadło coś. Do niego było. Leży. Ej, co tam było? Potem 3 koksy. Dobra. Bo chyba umarł. A, umarł. Ja dopiero się zorientowałem, patrzę, już nie ma. I po zabiciu bossów Saturn zaczął rozdzielać z niego itemy, tak by każdy miał wszystko, co potrzebne. Jednak zanim to, byłbym gigantycznie wdzięczny, gdybyś ty zostawił subskrypcję na tym kanale. Zrobienie całej cywilizacji, jak i dodanie wszystkich customowych bossów trochę mi zajęła, a dla ciebie to dosłownie sekunda. Okej, dobra, z tego minibossa dropnęły nam jabłka, więc spoko. Mamy jeden totem i 4 bloki diamentów, także jeśli ktoś jeszcze nie ma seta, albo czegoś mu brakuje z diaksów, to do mnie. Dobra, okej, okay, także to powoli zróbmy. Będę teraz matką Teresą z Kalkuty i ja po prostu będę was uzdrawiał i dawał wam przedmiot. Aż nagle rozpoczął się kolejny etap gry, czyli podbicie księżyca. Podczas owego eventu gracze mieli za zadanie zbudować się do swoich księżycy, na których były przedmioty niezbędne do ostatecznej walki. Podwójcie księżyca. Podwój księżyca! Dobra, lecimy na księżyc. Ej, kto ma info, gdzie jest księżyc? Ej, dobra, ej, tu jest jakaś droga. Macie bloki do budowania się? Mi się wydaje, że księżyc będzie tam. Tak, 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 widzę, tam jest księżyc. Okej. Okay. I gdy Saturn oraz Wenus zaczęli budować się do swoich srebrnych globów, Neptuna lekko odkleiło. No twardy księżyc, tylko wiesz co ci powiem, chyba z tego co wiem, Neptun nie ma żadnego księżyca. Pamiętam, że Saturn ma 80 czy tam 93, Wenus chyba możliwe, że ma 2, a Neptun chyba ma 0. Jest. Ej, o co chodzi z tym księżycem? No pewnie moby będą mocniej bić czy coś. Nie no, stary, my księżyca nie mamy, na nas to nie działa. Więc po chwili wszedłem do nich na voice chat i wytłumaczyłem, o co dokładnie chodzi w tym evencie. No wy nie podbijacie księżyca. Ale po co? Wenus i tak nie podbije księżyca, bo nie ma księżyca. Na księżycu macie mega OP itemy i tam też będzie boss. Ale gdzie to jest? Wokół wyspy macie takie gwiazdy. Ej, tam się wywalili debile. O, widzę. To co, idziemy tam? I gdy wszystkie drużyny budowały się już w stronę księżyca, nagle jeden z graczy przekonał się o tym, że głową mur nie przebije. Nie przeganiamy innych, nie przeganiamy innych. I jeśli idziemy gęsiego, brać. Gęsiego, nie pchajcie się, idź do przodu. Do góry już buduj, bo w gwiazdy się wpierdzielamy. Nie! Padł! Z blokami! A gdy wszyscy byli już coraz bliżej księżycy, nagle gracze zaczęli zauważać mega OP itemy. Słuchajcie, idziemy teraz do wyprawy na księżyc. Obawiam się, że mogą tam być jeszcze nieodkryte gatunki. Także bądźcie uważni, pomagajcie sobie i przejmujemy tą planetę. Jest debris? Ej, dobra, ej, bez kitu mamy szansę. Ej, mamy szansę się jeszcze odbudować. Bloki netherite'u, bloki, kopcie. Otworzyła się nowa lokacja księżyc i tutaj wszędzie są ancient debris. A, tutaj niepotrzebnie mate'a zabijaliśmy dlatego tego. Jednak po chwili gracze zorientowali się, że debris to nie wszystko, co występuje na księżycu. Ej, jest jakiś gagatek tutaj. Ej, żółty jakiś jest. Jak mogliście zauważyć, były to ice golemy. Są to moby, które zamieszkują księżyc i lekko mówiąc nie podoba im się obecność graczy w ich domu. Co jest? Ej, co to jest za stworek? Mimo to gracze zdominowali księżyce, po czym zaczęli przygotowywać się na walkę z bossem. Ej, właśnie, Maxy z naszego teamu oprócz mnie ma tutaj kajaka, czekajek nie wiem czy ma. Ale czy reszta ma w ogóle netherite jakikolwiek? A gdy jedni ogarniali swoje drużyny, by te zbierały netherite przed walką z bossem, inni zaczęli śpiewać. Właśnie, to potrzebuję tutaj.
To jest wygrana drużyna. To jest nasza rodzina. To jest kurwa wygrana. Neptun to najlepsza planeta. A reszta to kurwa. No. Piękne, brawo. I po tej naprawdę wzruszającej piosence pojawiły się bossy. Ale bossy to czy? Kajci, kajci, masz to? Kajci. O, to strzela śniegiem. Jo, tam lecę, tam parcie. O, boss. O kurde, Netherite Demon. Oj, o kurde, co to jest? Uważajcie. Ale to jest duże i grube. Ale on ma dużo HP. Bicie. Już wiem, po co była fajerreska. No dołamasz. A to boli! Nie podchodźcie, strzelajcie do niego z łuku! Nie, zginął. Nie? Zginął nasz. Chodź, bijemy, ej, bijcie, tu jest. Bijemy go. Dobra, zdech. W sensie umarł, przepraszam. Dobra, zabiliśmy go, dobra, nice. Saturn pokonał bossa, ja pierdzielę. Nawet Dexy tutaj chyba jest. Kto to jest, Dexy? Tak, to jest Dexy, mamy Dexiego w teamie. Nice, widzowie. Ale serio, mega fajnie, że pokonaliśmy tego bossa. Jakby to było mega ważne naszej drużyny. I pokonanie tego bossa na pewno ułatwi nam dalsze rozgrywkę. Gdy wszystkie bossy były już martwe, gracze udali się na swoje planety i liderzy zaczęli wygłaszać przemowę, by zmotywować do walki swoich podwładnych. Panie i panowie, nasze grono nie jest liczne, a nasze statystyki od początku gry niezbyt dynamiczne, aczkolwiek to nie jest problem, ponieważ my mamy coś, czego nie ma nikt. Mamy wolę walki i chęć wygranej. Jesteśmy najbardziej zgrani i my ich zniszczymy! Jesteśmy najlepszym teamem, mimo że nie jesteśmy! Wszyscy damy radę, wchodzimy teraz do tego portalu! Dobra, słuchajcie, pomimo tego, że nie mamy przewagi liczebnej, że naprawdę jesteśmy w kiepskiej sytuacji, damy radę, musimy po prostu naszych wrogów porobić na IQ. Musimy normalnie być takimi Einsteinami, rozumiecie? Także mam nadzieję, że będziemy dobrze ze sobą współpracować i że to wygramy. Dobra, czy jesteście gotowi na tą wojnę? Nie! Ale bruch. Chłopaki, jesteśmy wygrani! Chłopaki, jesteśmy Neptuni! Chłopaki, wygramy to, dziękuję. Au! Jednak ostatecznie niezależne od tego, czy drużyna nie była pewna walki, czy może była jej aż zapewna, nadeszła pora, bym zaprosił państwa na walkę ostateczną. Start! Zaczynamy, wchodzimy do portalu, dawajcie. Pełny speed. Rozwalamy ich. Jest! Atak! Dobra, wbijamy Venus, ludzie. Dawajcie Venus. Biegniemy na czerwonych! Jak mogliście zauważyć, na sam start rozgrywki Saturn, jak i Neptun od razu rzuciły się na Venus. A to wszystko dlatego, ponieważ przed walką ostateczną owe drużyny się steamowały. Jednak nie myślcie, że w takiej sytuacji Venus był bez szans. Dawajcie walkę, cholera. Pierwszy nie żyje. Dominujemy, o idzie jakaś pipa, jakiś sywka. O Jezu, ale mnie... ja już dedam, ale fajnie. Wpierdzielamy się przecież. Mateusz, ponoć był dobry, bijemy. Zabiję, polizał! Umarł. Ej, konie, ja ich biję. Nie, dobra, na środek w takim razie. Polizał! Następną, ej, biję. O mój Boże. Czemu nie mogłem rzucić? Umarłem, ej. Jest kajki pad. Mam totem. O kurde, bo nie żyję. Kurde, ja totemu nie użyłem. Kurde, nie użyłem totemu, nie. Ty się o go nie? Nie mam totemu. I co ja mam zrobić? Dobra, zadyn koksa. Umieram. Dobra, idę do was, zero. Umrę. Jestem, dobra, umrę. No, 10 osób mnie bije. Nie, dobra, zginąłem. GG. Jest, safety spot. Nie, gościu. Dla X. Pomóżcie mi, no. Aha, no super! Ej, gonią mnie, chłopaki, no pomóżcie tutaj, Blacks, co ty robisz? A właśnie dżentelmana, on jest głównym takim dowodzącym. Dobra, to wszystko. Ej, uważajcie, perełkę. Perełka, no. Ucieka do góry, tego dał radę, tylko czy oni nie mają... Po chwili na serwerze zostało tylko 10 graczy z Neptunu i Saturnu, a Venus zupełnie zdominował serwer, a ostatnią nadzieją był dżentelmen. Minaty genetyczne, panowie. Dobra, mamy tylko 10, mamy przewagę nad dwoma teamami, nawet gdy się zesojają, to i tak wygramy. Natomiast dżentelmen na górze, jak mamy tam do niego mamy pójść? Zdejdź się. O nie! Nie. Padłem na ziemię. Jest, co bije, co bije. Itewski umarł, teraz alien robi. Tu jest prawdziwa, wierzcie. Dobra, wygraliśmy. GG, wygraliśmy.
No dobra, gratulacje, Venu. A jeżeli ty chcesz wziąć udział w kolejnej nagrywce, wbijaj na Discord w pierwszej linijce opisu.